Angelika Karasek, witam Państwa w najnowszym wydaniu informacji. A o czym dzisiaj powiemy? Oświadczenie majątkowe Kuśmierzaka. Oświadczenie majątkowe jest korekt, tak? Jest wszystko na nim podane do publicznej wiadomości, tak jak należy, nie ma nic do ukrycia. Oddychamy zanieczyszczonym powietrzem. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Podziękować za tą miłość, którą Państwo otaczają dzieci. Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym zgodnie z kodeksem karnym grozi pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat. To kara, jaka grozi radnym, burmistrzom czy pracownikom samorządowym, którzy między innymi zatajają w swoim oświadczeniu miejsce zatrudnienia i, co istotne, dochodu otrzymywanego z tego tytułu. To zgodna opinia zarówno Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jak i dr Eweliny Gierach, eksperta do spraw legislacji w Biurze Analiz Sejmowych. Tymczasem radny Artur Kuśmierzak uważa, że jest inaczej i on, wypełniając swoje oświadczenie majątkowe, nie złamał prawa. Mało tego, ma pełną świadomość, że w swoim oświadczeniu świadomie i celowo nie wskazał miejsc zatrudnienia czy dochodów uzyskiwanych z każdej umowy o pracę. Naszej redakcji udało się rozszyfrować to, co ukrył przed opinią publiczną świeżo upieczony radny oraz ujawniamy, kto teraz zajmie się, jak twierdzi Kuśmierzak, prawidłowo wypełnionym przez niego oświadczeniem. W naszym materiale ujawniamy, czy Kuśmierzak pracował zarówno w ratuszu, jak i jednej z miejskich spółek oraz czy ów proceder trwa nadal. Raz w roku radni zobowiązani są do złożenia oświadczenia majątkowego. Owo oświadczenie musi być rzetelne i informacje w nim podane muszą odpowiadać prawdzie. Radny musi podać między innymi miejsce, gdzie jest lub był zatrudniony oraz jakie dochody otrzymał z każdej umowy o pracę. Jednak w przypadku oświadczenia Kuśmierzaka owe informacje zostały pominięte. Nasza redakcja dotarła do jego dwóch oświadczeń majątkowych. Czytając podpisany pod odpowiedzialnością karną dokument, zauważamy, że już w miejscu, gdzie radni powinni podać miejsce zatrudnienia, stanowisko w owym miejscu lub funkcję, u Kuśmierzaka przeczytamy, że owym miejscem jest, uwaga, radny Rady Miasta. Co ciekawe, radny nie jest zatrudniony w samorządzie. Swoją funkcję pełni społecznie, a otrzymuje wyłącznie dietę. Kuśmierzak uważa jednak, że wszystko jest w porządku. Szanowny panie radny, w oświadczeniu za majątkowym za 2022 rok wskazuje pan, że miejscem zatrudnienia pańskim, pańską pracą to jest radny Rady Miasta. W jakich miesiącach był pan zatrudniony jako radny i z kim została zawarta umowa o pracę? Wie pani co, wszyscy tutaj z biuro rady tutaj dało mi informację taką, że wpisujemy jako radny Rady Miasta, jako miejsce zatrudnienia. I takie właśnie wpisałem, tak jak mi tutaj powiedzieli w biurze obsługi rady, aby to wpisać. Radnym jestem od 13 lutego. Była decyzja tutaj komisarza wyborczego, o ile dobrze pamiętam. Radny, jak wiemy doskonale, to funkcja. Dlaczego pan wskazał to miejsce jako zatrudnienie? Tak powiedziałem, biuro rady powiedziało, że tutaj wpisujemy jako funkcję, jako radny Rady Miasta Lubartów. Większość radnych tak wpisuje właśnie w ten sposób, jak analizowałem oświadczenie majątkowe. W 2022 roku sprawował pan funkcję naczelnika, był pan zatrudniony w Urzędzie Miasta. Niestety w oświadczeniu zarówno za 2022 rok, jak i 2023 nie ma wzmianki o tym. Dlaczego pomija pan ten fakt? Wie pani, jesteśmy w telewizji spółdzielczej. Ja wszystko to, co miałem, prawda, w oświadczeniu majątkowym jest dostępne moje i tak dalej na BIP-ie Urzędu Miasta Lubartów, prawda? Więc na ten temat nie wiem, co mogę więcej dodać. Nie jest wymagane, podajemy kwoty wynagrodzenia, prawda, nie wskazujemy miejsca zatrudnienia. Ale zgodnie z przepisami źródło również powinno być, czyli nie tylko źródło jako dokument potwierdzający, ale również źródło jako miejsce zatrudnienia. Wskazane są tutaj umowy, zlecenie, umowy o pracę, prowadzenie działalności gospodarczej i dochód, który został osiągnięty z tych właśnie źródeł. Owo błędne, ale jak widzimy w pełni świadome, pomijanie informacji ponawia Kuśmierzak w miejscu, gdzie powinien podać dochody z wszystkich umów o pracę. Tu radny powinien podać dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu. Słowem klucz jest tu stwierdzenie
każdy tytuł. Tymczasem Kuśmierzak podaje owe informacje po swojemu. Umów o pracę 116 116 zł 74 grosze. Na ową własną interpretację przepisów Kuśmierzak także ma wytłumaczenie. Dlaczego nie wspomina pan o tym, że był pan zatrudniony na funkcji naczelnika? Czy, nie wiem, wstydzi się pan, czy dlaczego nie ma tej wzmianki w oświadczeniu? To ta wiedza jest publicznie wiadoma, że pracowałem w Urzędzie Miasta na stanowisku naczelnika, jak najbardziej. I tu nie ma obowiązku wymieniania funkcji, prawda? Podajemy kwoty i tą kwotę podałem zarobioną, prawda? Łączną, z umów o pracę. Łączną, a zgodnie z przepisami powinno być wyszczególnione. Tym bardziej, że był pan zatrudniony i nadal pan jest w jednostce, która podlega Urzędowi Miasta. Panie co, moje oświadczenie majątkowe zostało zaakceptowane przez Urząd Skarbowy, jest zgodne z prawem, zostało opublikowane, nie było żadnych do niego zastrzeżeń. Nie wiem, na jakie przepisy prawa się pani powołuje w tym momencie. Kontaktowaliśmy się z CBA, gdzie wskazano nam wyraźnie, że powinny być wyszczególnione, niesumowane. I razem ze źródłem, tym bardziej, że jest pan zatrudniony i był pan zatrudniony w Urzędzie Miasta, a teraz w jednostce. To dziwne, wie pani, bo żadne tutaj z biura rady uwaga na ten temat nie wpłynęła. Składałem, konsultowałem się, to wypełniałem poświadczenie po raz pierwszy. Pytałem się, czy zostało dobrze wypełnione biuro obsługi rady, jak również Urząd Skarbowy je weryfikował i na pewno, jeżeli byłyby jakieś zastrzeżenia, zostałyby one wskazane, abym dokonał korekty. Dlaczego nie ma wzmianki o pracy w MOSiR-ze? Tak jak pani powiedziałem, nie ma obowiązku wskazywania miejsc zatrudnienia, tak? Tylko kwoty, które... Jest, zgodnie z tym, co poinformowało tak nas. Jeżeli by tak było, to ta kwota nie zostanie, oświadczenie by nie zostało zaakceptowane, by była korekta, prawda, oświadczenia. Niech pani sobie przejrzy oświadczenia innych radnych. Ja się wzorowałem na oświadczeniach innych radnych, tylko wszystkich radnych, którzy składają oświadczenia, piszą jako funkcja radny gminy miasto Lubartów i nie wskazują źródeł często zatrudnienia. U mnie jest akurat nie problem, bo jest to publicznie, do publicznej wiadomości jest to znane, prawda, źródło i ja nie mam jakichś tajemnic, jeśli chodzi o źródła, bo wszyscy wiedzieli, że pracowałem na funkcji naczelnika, w tej chwili pracuję w MOSiR-ze i to wszystko, co mamy tutaj do dodania, prawda. Zarówno zgodnie z informatorem, który ma pomagać radnym w wypełnianiu oświadczeń majątkowych, jak i zgodnie z tym, jakie informacje uzyskaliśmy od CBA, powinno być wyszczególnione i z tego tytułu, jakie były zarobki. Proszę mi wskazać, zarobki są wyszczególnione zgodnie z moim PIT-em rocznym, zgadzają się co do jednego grosza, zostały zaakceptowane przez Urząd Skarbowy, nie zostały podważone przez żadną instytucję, w związku z tym naprawdę nie mam nic do dodania w tej kwestii. To wszystko, prawda? Jeżeli będą wątpliwości jakieś, to pewnie zostanę wezwany, aby to wyjaśnić, ale nie boję się tego, bo nie mam nic do ukrycia. Oświadczenie majątkowe jest korekt, tak? Jest wszystko na nim podane do publicznej wiadomości, tak jak należy, nie mam nic do ukrycia. Tyle radny. Jak się okazuje, w przypadku Kuśmierzaka na korektę jego oświadczenia jest już za późno. Jego oświadczeniem, zgodnie z przepisami, zajmie się teraz Centralne Biuro Antykorupcyjne. Nieprawdą jest także to, co mówi Kuśmierzak, że inni radni jako miejsce zatrudnienia podają radny Rady Miasta. Nasza redakcja dotarła do opinii dr Eweliny Gierach, eksperta do spraw legislacji w Biurze Analiz Sejmowych, która dokładnie w takiej sprawie jak ta Kuśmierzaka opublikowała w Przeglądzie Sejmowym dokładną wykładnię łamania prawa przez radnych wypełniających, tak jak Kuśmierzak, swoje oświadczenia majątkowe. Artykuł 24h ustęp 1 punkt 2 ustawy o samorządzie gminnym wprost przesądza, że wskazane w oświadczeniu majątkowym dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć są wykazywane z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu. Przepis ten wskazuje, iż w punkcie tym należy wymienić inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu. Regulacja nie pozostawia więc w tym zakresie radnemu żadnej sfery uznaniowości i wymaga precyzyjnego wskazania zarówno kwot, jak również tytułów, z których są otrzymywane. W konsekwencji za niezgodą z przepisami prawa należy uznać sytuację, gdy radny w oświadczeniu majątkowym wskazuje łączne dochody uzyskane z kilku źródeł zatrudnienia bez ich wydzielenia i precyzyjnego wskazania tytułów poszczególnych dochodów składających się na tę kwotę, a także zbyt ogólnie, np. rodzajowe, dochód edukacyjny, określa miejsce zatrudnienia.
Zarówno zatajenie w oświadczeniu majątkowym miejsca zatrudnienia oraz kwoty dochodu otrzymywanego z tego tytułu, jak również zaniżenie wartości wskazanej w oświadczeniu majątkowym nieruchomości dotyczą w istocie sytuacji, gdy osoba składająca oświadczenie majątkowe podaje w nim nieprawdę lub zataja prawdę. Jednoznacznie precyzuje przepisy dr Ewelina Gierach. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, na podstawie artykułu 24h ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym, podmiot dokonujący analizy doświadczenia występuje do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o kontrolę oświadczenia majątkowego. Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Podkreśla ekspert do spraw legislacji. Osobą uprawnioną do przekazania oświadczenia CBA jest przewodniczący Rady Miasta, którego poprosiliśmy o komentarz. Radny Kuśmierzak złożył oświadczenie majątkowe, nie wskazując miejsca swojego zatrudnienia i nie wskazując poszczególnych kwot, jakie uzyskał z każdej z umów o pracę. Jest pan osobą uprawnioną do kontroli owych oświadczeń? Czy zgodnie ze swoją kompetencją poprosi pan CBA o analizę oświadczenia majątkowego tego radnego? Na dzień dzisiejszy jedyne, co mogę pani odpowiedzieć, że oświadczenie, analiza zgodnie z przepisami, tak? Analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez wszystkich radnych rozpocznie się w przyszłym tygodniu. Ja do tej pory nie zaglądałem do tych oświadczeń, bo jeszcze termin nie upływa, chociaż termin mamy na dobrą sprawę do października, ale chciałem już mieć to za sobą i dopiero w przyszłym tygodniu wszystkie oświadczenia będę analizował. No między innymi oczywiście oświadczenie pana Kuśmierzaka. W tej chwili trudno jest mi tutaj odpowiedzieć na pani pytanie jednoznacznie, bo no, na razie ja przez to, że nie znam treści oświadczenia majątkowego pana Kuśmierzaka, no to nie potrafię zadeklarować z góry i nie chcę zadeklarować z góry, że będę składał jakiekolwiek zawiadomienia do CBA. Jeżeli podczas analizy okaże się i informacji innych źródeł, które tutaj no, pozyskuję, no między innymi trwa kontrola w PGK-u, tak, w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, być może wtedy będą podstawy do podejmowania jakichkolwiek działań, które oczywiście zgodnie z przepisami zostaną podjęte. Natomiast mówię, proponuję, żebyśmy odpowiedź na to pytanie odłożyli do czasu, kiedy przeanalizuję oświadczenia majątkowe wszystkich. Nasza redakcja jako pierwsza dotarła do informacji, które podniosą ciśnienie każdemu podatnikowi w Lubartowie. Okazuje się, że Kuśmierzak pracuje nie tylko w MOSiR-ze, ale także w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy. Czy w 2022 roku był pan zatrudniony w jednostce, która jest podległa Urzędowi Miasta? Mogłaby pani bardziej precyzyjnie zadać pytanie, o jaką jednostkę chodzi w tym momencie i wskazać konkretnie? Jako radny zna pan jednostki, które podlegają, czy to spółki, czy instytucje, tak jak pracuje pan w MOSiR-ze między innymi. Czy był pan w którejkolwiek z jednostek podległych Urzędowi Miasta zatrudniony w minionym roku? Odpowiadam pani na to pytanie jako osoba, która posiada certyfikat kompetencji zawodowych w Krajowym Międzynarodowym Transporcie Drogowym Osób. Zostałem poproszony przez prezesa Czerniaka, abym tę moją kompetencję wykorzystał i aby spółka miejska PGK mogła uzyskać na podstawie tutaj tych dokumentów, które posiadam, licencję, gdy był plan organizacji miejskiego transportu drogowego osób. A czy obecnie jest pan zatrudniony w tej jednostce? Tak, obecnie kontynuowane jest to również na takiej samej zasadzie, na 1/8 najniższego wynagrodzenia o pracę. Tego, co twierdzi Kuśmierzak, nie potwierdza prezes Sławomir Czerniak. W przypadku PGK Kuśmierzak, inaczej niż w MOSiR-ze, nie wpadł w niczyje ramiona. Były prezes Sławomir Czerniak wprost wskazuje, że PGK zamierzało delegować pracownika już zatrudnionego w PGK, a Kuśmierzak miał być zatrudniony tylko na chwilę. Ujawnia także nowe okoliczności związane z zatrudnieniem dzisiejszego radnego. Chciałabym zapytać pana o kwestię pana Artura Kuśmierzaka, który twierdzi, że pan jako prezes prosił pana Kuśmierzaka, żeby zgodził się na posłużenie przez spółkę jego certyfikatem. Czy to jest prawda?
i pani, nie chciałbym pani jednoznacznie odpowiedzieć, ale nie pamiętam. Bo to już było chyba 2 lata temu, prawda? Tak, tak. Pamiętam, że wtedy mieliśmy na pewno kogoś od nas delegować na to, na uzyskanie tego certyfikatu, to zdaje się był nasz dyspozytor, tak? Czy do tego doszło w końcu, to nie wiem. Bo na pewno ta osoba była typowana, bo też szkolenia chyba nie były takie, wie pani, oczywiste czasowo, tak? Tylko to się odbywało co jakiś tam czas. I wiem, że wtedy mieliśmy naszego tego pana dyspozytora, młodego człowieka, wysyłać chyba za 2 miesiące. A czy wtedy prosiłem pana Kuźmierzaka, czy nie, to tego niestety nie mogę pani potwierdzić jednoznacznie. A skąd lub od kogo dowiedział się pan, że pan Kuśmierzak posiada taki certyfikat? No to też pani to nie odpowiem, nie pamiętam tego. Jeżeli to taka deklaracja musiała gdzieś paść chyba od niego, tak? I skoro miało to miejsce, ale to też nie mogę pani tego powiedzieć tak wprost, tak? Pamiętam na pewno, że ja się tym interesowałem i chciałem naszego pracownika, być może on już taki ma certyfikat, bo na pewno był w planie do wysłania, to się chyba odbywało w Warszawie co jakieś tam chyba pół roku i bardzo byśmy tego chcieli, żeby mieć swojego pracownika, który ma taki certyfikat, tak? Po prostu. A dlaczego, jak do tego doszło, że pracownik nie został wysłany? A dlatego to ja nie wiem, bo ja zostałem wcześniej zwolniony, wie pani, także myśmy chcieli mieć takiego pracownika, prawda? Chcieliśmy, żeby to pracownik PGK-u, który już wtedy był, prawda? To był młody chłopak, to do tej pory tam pracuje i on miał być przeszkolony. To miał być tylko taki krótki okres, 2-3 miesiące, tak? Dopóki ten nasz pracownik nie wykona tego certyfikatu. Miała być taka sytuacja szybka. Nie można było tego certyfikatu natychmiast uzyskać, bo on się tam, jego się uzyskuje chyba w Warszawie i jest jakoś tam cyklicznie co parę miesięcy, taki kurs organizowany, tak? Z tego co pamiętam, że tak było. Mm-hmm. Nie wiem, czy ten pracownik w PGK uzyskał ten certyfikat w końcu, tego nie wiem. Ale na pewno było takie nasza była taka wola, żeby ten pracownik zatrudniony już u nas, żeby miał dodatkowo jeszcze ten certyfikat. Mm-hmm. A transport ruszył w styczniu 2022 roku. W jakim celu zatem 22 lipca 2021 został pan Kuśmierzak zatrudniony, już certyfikowany? Ale jeszcze wcześniej przecież było dowożenie dzieci do szkół w Lublinie. Mhm. I to prawdopodobnie już było, wtedy był ten certyfikat potrzebny. Aha, czyli wcześniej z tego powodu. Bo tam były chyba, tam było kilka tematów z miastem, właśnie dowożenie dzieci do szkoły, tak? Było przejęte ze szkoły chyba numer 3. Potem miała być ta komunikacja miejska, ale ja już tego nie doświadczyłem, bo to już było, jak pani mówi, 22. No to były te tematy. Natomiast wcześniej na pewno to pamiętam, jeszcze ruszyło to od roku szkolnego, od września chyba. Czy miał ruszyć, bo ja też we wrześniu odszedłem, tak? To miał ruszyć ten dowóz dzieci do szkół. A czy to nie za pańskiej kadencji pan Kuśmierzak został zatrudniony? No prawdopodobnie za mojej, za samej końcówce. Mhm. I jak do tego doszło, że nie, ostatecznie to nie pracownik, który już pracował w PGK-u, tylko pan Kuśmierzak został zatrudniony i osoba... Pani, jeszcze raz. Pracownik, który został przeze mnie wybrany, to był dyspozytor wtedy do tego, żeby ten certyfikat miał. To ta sytuacja nastąpiła dość nagle, tak? Chcieliśmy tego pracownika wysłać, ja chciałem go wysłać, natomiast w tym momencie nie było tego szkolenia. To szkolenie miało być za jakieś tam 4-5 miesięcy, bo to nie jest takie szkolenie, które można odbyć natychmiast, prawda? I na ten czas, na tym czasem, na te 2-3-4 miesiące miało być tak, posługiwać się mieliśmy tym certyfikatem pana Kuśmierzaka, tak? Dlaczego pracownik potem nie został wysłany? Bo rozumiem, że pan Kuśmierzak do tej pory tam pracuje. Tak, tak. Taki jest cel, no bo wtedy był cel taki, żeby to było 2-3-4 miesiące. Nasz dyspozytor miał uzyskać taki certyfikat i na tym się miała zakończyć rola pana Kuśmierzaka. Dzisiaj okazuje się, że Kuśmierzak wprost jest zatrudniony, co mocno dziwi tego, który, jak sam mówi, zatrudnił go na chwilę. Oznacza to, że owa chwila przekształciła się w 3 lata. Roczny koszt utrzymania Kuśmierzaka w PGK tylko w 2023 roku wyniesie 6528 zł. Dlaczego podajemy owe dane?
Bo nie sposób nie zgodzić się z pomysłem Czerniaka, że racjonalniej i co najważniejsze taniej dla nas wszystkich byłoby nadać certyfikat już zatrudnionej osobie. Ile to kosztuje? To także sprawdziliśmy. Koszt egzaminu i certyfikatu to, uwaga, 800 zł. Ktoś może powiedzieć, że to sam egzamin. Sprawdziliśmy także, ile kosztuje kurs przygotowujący do owego egzaminu. Zacytujmy zatem profesjonalistów. Jesteśmy firmą specjalizującą się w szkoleniach dla branży transportowej. Dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy na przestrzeni lat, opracowaliśmy skuteczny program szkolenia skrojony na miarę wymagań egzaminacyjnych i potrzeb naszych kursantów. W efekcie cieszymy się dobrą opinią i wysoką zdawalnością. Zapewnia nas w mailu jedna z firm przygotowujących do egzaminu na certyfikat. Firma prowadzi szkolenie w trzech opcjach. Pierwsza to e-learning, za który należy zapłacić 894 zł. Druga to kurs online, koszt 1400 zł. Jeżeli jednak wybierzemy opcję najdroższą, bo chcemy mieć bezpośredni kontakt z wykładowcą, to wówczas zapłacimy za kurs stacjonarny 2400 zł. Sumując, przy opcji najdroższej, czyli stacjonarnej, łączny koszt kursu oraz egzaminy to, uwaga, 3200 zł brutto. Pamiętając, że roczny koszt utrzymania kuśmierzaka tylko w 2023 roku to 6529 zł, to policzmy to dokładnie. 6529 zł minus 3200 zł szkolenie i egzamin daje nam oszczędność 3329 zł tylko za 2023 rok. Pamiętać jednak należy, że kuśmierzak w PGK zatrudniony jest od lipca 2021 roku, a więc już 3 lata. Przypomnijmy, co w kampanii, ale także już kiedy został zaprzysiężony na radnego, obiecywał kuśmierzak. Kuśmierzak do tej pory znany był mieszkańcom Lubartowa głównie ze wspólnych zdjęć z Paśnikiem. Czy to na koncercie Orkiestry Straży Pożarnej, czy to na otwarciu wystawy, czy na miejskiej wigilii. Obaj panowie byli blisko siebie. Kuśmierzak dwa razy startował w wyborach samorządowych. Ani w 2014 roku, ani w 2018 nie został jednak wybrany na radnego. Jednak w 2018 roku na burmistrza wybrany zostaje Krzysztof Paśnik, a Kuśmierzak kilka miesięcy po wyborach zostaje zatrudniony na stanowisku, którego do tej pory nie było w urzędzie, czyli na funkcji naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej. Ile zarabia na owym stanowisku? Tego się nie dowiedzieliśmy przez wszystkie lata, bo Kuśmierzak nie umieszcza swojego oświadczenia majątkowego. Kuśmierzak delegowany jest także przez Paśnika do różnego rodzaju komisji. To on jest w komisji, która wskazuje na dyrektora biblioteki Krystynę Jeziorską. To także on zasiada w zespole do spraw budżetu obywatelskiego. Kuśmierzak uważany jest za szarą eminencję ratusza. Na początku tego roku z zasiadania w Radzie rezygnuje Jacek Tchórz. Do rady nie może wejść naczelnik Kuśmierzak. Dlaczego? Bo zabraniają tego przepisy. Jeżeli Kuśmierzak nie przyjmie mandatu, to wówczas do rady wchodzi Grażyna Meksuła, która nie wsparłaby resztek wspólnego Lubartowa, popierających Paśnika, a przystąpiłaby do radnego Jacka Tomasiaka. Aby do tego nie dopuścić, Kuśmierzak musi zrezygnować z pracy naczelnika. To też czyni i przyjmuje mandat radnego. Część mieszkańców wierzy, że dla nowego radnego funkcja społeczna jest ważniejsza niż praca w lubartowskim samorządzie. Nie wszyscy jednak wierzą w taki scenariusz, tym bardziej w chwili, kiedy Kuśmierzak wydaje oświadczenie. Jako radny deklaruje poparcie dla inicjatyw burmistrza Krzysztofa Paśnika, którego działania zmierzają w kierunku rozwoju naszego miasta. Jeśli chodzi o moje przyszłe plany zawodowe, to mam kilka możliwości, łącznie z tą, którą otrzymałem od władz samorządowych. Chodzi o wykorzystanie mojej wiedzy i dotychczasowego doświadczenia w pracy w miejskich jednostkach. Ogłasza wszem i wobec Kuśmierzak. Wśród mieszkańców od razu pojawia się szereg komentarzy. Nie znam się zbytnio na polityce, ale czy to nie ten pan startował w wyborach i się nie dostał? Ale że był kolega burmistrza i razem startowali, został szybko naczelnikiem WUM. Teraz co czytam, po odejściu kilku radnych z Rady Miasta, aby ratować tyłek burmistrzowi, rezygnuje z bycia naczelnikiem i wysokiej pensji i zostanie radnym za ułamek pensji naczelnika. Jak czytam kolejne wpisy, mówi się o części etatu. To w MOSiR, to części etatu w LOK czy PGK. Czy mi się tylko wydaje, czy ten pan raczej poszedł do polityki dla siebie, a mieszkańcy byli tylko środkiem do osiągnięcia celu? Bo jakoś odnoszę takie dziwne wrażenie. Pisze na jednym z portali osoba podpisująca się Moje Miasto Lubartów. Panie Kuśmierzak, czy będzie pan znów biegał z ciastem na osiedlu przed wyborami, a później udawał, że nie poznajesz ludzi? Taki z siebie sąsiad? Widać teraz, co pigułowi chodzi, bo raczej nie dobro mieszkańców, tylko własny biznes się liczy. Temu panu to już dziękujemy. Nie ma co liczy
patrzeć na glisy w moim domu. Zresztą sąsiedzi są podobnego zdania. Komentuje kolejna osoba. Jestem wzruszona, jaki można mieć kręgosłup moralny albo go brak. Tyle samo zrobi jako radny, ile samo zrobił jako promotor, czyli nic. Przecież to karierowicz, po znajomości stworzyli mu stanowisko, a teraz mu zabrali. Wizerunkowo spalony jako radny już na wstępie. Brawo za strzał w kolano. Teraz już nie będzie zdjęć i wyjazdów za pieniądze podatników. Publikuje swój komentarz XYZ. O jakim doświadczeniu Wisyty bredzi? Chyba w wygryzaniu pracowników z doświadczeniem w ramach czynienia dobra dla miasta. Toż to dla niego specjalnie stanowisko naczelnika utworzyło PSL, a tam roboty z promocją nie ma nawet na pół etatu. Co innego pochłania czas, kosztowna propaganda, 47 lat na karku i o jakim doświadczeniu samorządowym mowa? Jak taki specjalista, to trzeba było uczciwie szukać pracy. To kolejny z dość ostrych komentarzy. Okazuje się, że część komentarzy, jakie publikowali mieszkańcy Lubartowa, została usunięta po interwencji Kuśmierzaka. Jak widać, niektórzy z mieszkańców są bardzo dobrze zorientowani. Pojawia się informacja, że były naczelnik nie zostanie bez pracy i okazuje się, że to prawda. Jako pierwsza redakcja dotarliśmy do informacji o nowym stanowisku dla Kuśmierzaka. Okazuje się, że w miejscu, gdzie został zatrudniony, mimo że jest to jednostka samorządowa, mimo że dla niej środki finansowe zabezpieczają sami radni, a więc też już niebawem Kuśmierzak, to nowy radny może być zatrudniony. Dlaczego? Bo przepisy zabraniają radnemu zajmować funkcji kierowniczych. Dlatego Kuśmierzak nie będzie już kierownikiem czy naczelnikiem, ale specjalistą do spraw organizacji imprez. Chciałabym panią dyrektor zapytać, czy pan Kuśmierzak, czy prawdą jest, że pan Kuśmierzak pracuje w Mosirze? Tak. A na jakim stanowisku, czym się zajmuje? Pan Artur jest specjalistą do spraw organizacji imprez. Rozumiem, czyli co dokładnie wchodzi w zakres jego obowiązków? Czym się dokładnie? No, jak państwo doskonale wiecie, MOFIR organizuje dużo imprez. Myślę, że państwo śledzicie naszą stronę i wiecie, że przy takich imprezach jest co robić, stąd pan Artur złożył swoją ofertę na takie stanowisko, no i powiem tak, z otwartymi ramionami go przyjęłam. Rozumiem, czyli czy to z pani strony może miał taką propozycję, żeby na takie stanowisko startował, czy jednak sam pan Artur był zainteresowany? Myślę, że to nawet tak wyszło troszeczkę z dwóch stron. Ja od jakiegoś czasu już poszukiwałam i naprawdę prosiłam pana burmistrza o osobę, która by mi tutaj pomogła i nas wsparła przy organizacji imprez. No i tak się złożyło, że pan Artur został, to znaczy zgłosił swoją ofertę, porozmawialiśmy, no i został przyjęty. Z panem Arturem od 4 lat w zasadzie współpracujemy i można powiedzieć, mamy takie wspólne flow i podobne spojrzenie na imprezy, no stąd dla mnie była to naprawdę najlepsza rzecz, która się mi przytrafiła. A od kiedy pan Artur pracuje w Mosirze? Od poniedziałku, od 13, tak od poniedziałku 13. Rozumiem. I na jaki czas będzie na tym stanowisku? Wie pani co, no to jest na czas nieokreślony, ponieważ został po prostu przeniesiony, tak, z Urzędu Miasta. Rozumiem. Ale ma określone godziny pracy, to znaczy na pełny etat, czy w innym zakresie? Jest pełen etat, tak, tyle, że my w Mosirze generalnie mamy równoważny czas pracy, tak, no bo z racji takiego stanowiska, wiadomo, imprezy są w soboty, w niedzielę przede wszystkim, stąd tutaj pracownicy w biurze mają czas równoważny. Rozumiem. Rozumiem, że wie pani, o co chodzi. Tak, rozumiem. A teraz nad jaką imprezą pan Artur pracuje? Wie pani co, właśnie zapraszamy serdecznie państwa na bieg Tropem Wilczym 5 marca. No i właśnie jesteśmy tutaj, wszystkie siły wrzuciliśmy na organizację biegu. No oprócz tego no jest to taki okres do pisania wszelkich wniosków, więc pan Artur również zajmuje się pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, no nie tylko na imprezy, no, ale też na całą działalność Mosiru.
Dyrektor Cymbor zdradza także, że nowy pracownik został przyjęty z otwartymi rękami, a na nowe stanowisko nie było konkursu, bo tak się złożyło, że został przyjęty akurat pan Artur. Jednak słowo przyjęty jest nieco przesadzone, ponieważ okazuje się, że Kuśmierzak z ratusza do Mosiru został przeniesiony. Okazuje się, że na nowym stanowisku nowy radny jest zatrudniony na pełnym etacie, ale ma czas równoważny. Zapewne z owego systemu skorzystał nowy radny 21 lutego 2023 roku, gdzie zamiast zajmować się organizacją nadchodzącego biegu Tropem Wilczym, bo po to został zatrudniony, strzelał sobie fotki na konkursie recytatorskim pod hasłem Bonton Dobre Maniery. Dyrektor Mosir zdradziła także, że były naczelnik został do Mosir przeniesiony. Przypomnijmy, że nowa kadra, jaką zatrudnił zaraz po wyborach paśnik w ratuszu, a powiązana z PSL-em, także nie startowała w konkursach, a została zatrudniona na zasadzie przeniesienia z Urzędu Marszałkowskiego lub innych gmin. Na zasadzie przeniesienia pracę w ratuszu znaleźli. W lubartowskim Urzędzie Miasta aż zaroiło się od nowych pracowników, głównie osób mocno kojarzonych z PSL. Tu znalazł miejsce m.in. Łukasz Chomicki, który wcześniej pełnił funkcję dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Lubelskiego. Kolejna osoba to Tomasz Szołtek, który został sekretarzem miasta. To były zastępca dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie. W wyborach samorządowych w październiku 2018 roku startował do Rady Powiatu w Lublinie z listy PSL w okręgu nr 4, obejmującym gminę Niemce i Wólka. Zagłosowało na niego 525 wyborców. Nie zdobył mandatu. Kolejna osoba to Magdalena Urbaś, była dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim. Na zdjęciu obok marszałka Sławomira Sosnowskiego z PSL. W Lubartowie zatrudniona została na funkcji naczelnika w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym. Kolejna osoba zatrudniona w Urzędzie Miasta to Krzysztof Krupa, działacz PSL, który startował na radnego Rady Gminy. Wspomnieliśmy już o sekretarzu, ale w tym samym okresie co Szołtek z Urzędu Marszałkowskiego czy Michał Radosław Kiciński. Obaj także widnieją na liście osób finansujących Fundusz Wyborczy PSL. Kiciński, pracując w Urzędzie Marszałkowskim, reprezentował Sławomira Sosnowskiego z PSL i w jego imieniu reprezentował urząd na zewnątrz. Kicińskiego odnajdziemy także na zdjęciu inaugurującym kampanię PSL w Lublinie. Kiciński stoi na schodach pod zamkiem razem z Kosiniakiem Kamyszem czy innymi prominentnymi działaczami PSL. To, co dzieje się w ratuszu i tuż obok ratusza, nie przeszkadza przyszłemu koledze w Radzie Miasta Kuśmierzaka, a mianowicie Grzegorzowi Gregorowiczowi. Gregorowicz nie skrytykował do tej pory tego, co dzieje się w ratuszu. Zupełnie inaczej odnosił się do zatrudniania osób z tak zwanym kryterium partyjnym czy towarzyskim, zanim razem z paśnikiem przejęli władzę. A co się okazuje tak naprawdę? Jaka jest niestety praktyka, choćby w Lubartowie? No, spółki komunalne służą do pakowania swoich kumpli i przyjaciół politycznych, niekoniecznie związanych z kompetencjami wymaganymi do właśnie tych funkcji. No weźmy ostatnią informację, choćby z dnia dzisiejszego, że pan radny Andrzej właśnie Kardasz został kierownikiem, czy zostanie kierownikiem przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, właśnie w spółce komunalnej i ma się zajmować, proszę Państwa, transportem. No ten znany specjalista od frustracji i od honoru zajmuje się, czy będzie się zajmował transportem. Ja nie neguję, że może to będzie robić dobrze, ale proszę Państwa, czy jedynym właśnie kryterium na starcie to ma być związek personalny czy polityczny z właścicielem? No moim zdaniem te i poprzednie decyzje personalne, jak choćby przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, gdzie wymieniono całą radę nadzorczą i to wymieniono w ten sposób, że w tej radzie nie ma już nikogo z pracowników Urzędu Miasta. No ja rozumiem, że nadzór właścicielski pełni pan burmistrz, ale rozumiem, że pełni przez swoich reprezentantów i rozumiem, że ma zaufanie do aktualnych członków Rady Nadzorczej, ale o ileż ten nadzór byłby łatwiejszy, gdyby w jego imieniu w skład Rady wchodzili pracownicy urzędu, którzy bezpośrednio ten nadzór sprawują i kontrolują. Więc moim zdaniem dzisiaj spółki komunalne w Lubartowie służą jedynie do upychania być może łokciami, być może i kolanem, być może za pomocą próśb, być może za pomocą nacisków,
Ale te spółki służą po to, żeby lokować tam po prostu stronników politycznych. Zdaniem Kuśmierzaka nikogo nie powinno dziwić, że utajnił w swoim oświadczeniu, gdzie pracuje i ile zarabia na każdym z etatów. Dziwi zaś tych, którzy znają przepisy, a te wprost wskazują, że oświadczenie ma przeciwdziałać korupcji. Na szczęście jeszcze są niezależne media, które ujawniają, co ukrywają przed nami ci, którzy są lub czują się władzą. To dzięki dziennikarskim śledztwom wiemy, że w oświadczeniu Kuśmierzaka zabrakło informacji, że pracuje w MOSiR-ze, czyli jednostce miejskiej, oraz przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej, czyli spółce miejskiej. Najlepszym podsumowaniem sporu o oświadczenie Kuśmierzaka są słowa Rafała Kregera, redaktora naczelnego portalu samorządowego, który stwierdził, że jeżeli ktoś uczciwie zarabia pieniądze, to też uczciwie może je wykazać w oświadczeniu majątkowym. Dla kanału ES Angelika Karasek. Przekroczona emisja do atmosfery, przekroczone normy i brudne samochody. Tak od prawie miesiąca wyglądało życie nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z lubartowskim PEC-em. Mieszkaniec Lubartowa wielokrotnie interweniował w biurze PEC-u przy Zielonej, jednak jak twierdzi, był ignorowany. Po kilku bezskutecznych odwiedzinach w miejskiej kotłowni poprosił o interwencję Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Kontrolerzy stwierdzili, że zanieczyszczenia emitowane do powietrza przekraczały warunki dotyczące wprowadzania gazów i pyłów do powietrza. Jeden z mieszkańców Lubartowa systematycznie mył swój samochód. Stawiał go pod swoim domem, a kiedy rano wsiadał do auta, okazywało się, że jest ono brudne. Odpowiedzialnością za zanieczyszczenia na aucie, ale także na terenach sąsiadujących z kominem PEC, obwiniał właśnie spółkę miejską. Udał się więc do PEC, ale tam został zignorowany. Po kolejnej nocy i kolejnym zanieczyszczeniu okolicy przez PEC nie wytrzymał. Poprosił o pomoc Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 27 kwietnia w Lubartowie pojawili się kontrolerzy, którzy wykazali, że w dniu 27 kwietnia 2023 roku w porze nocnej wykonano kontrolne pomiary stężeń zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, w wyniku których stwierdzono naruszenie warunków pozwolenia starosty lubartowskiego z dnia 1 września 2022 roku, pozycja RLS 6224.8.2022 na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie przekroczenia dopuszczalnej emisji pyłu z eksploatowanego kotła. Zmierzona emisja średnia wynosiła 124,6 mg na newtonometr sześcienny przy dopuszczalnej 100 mg. Na newtonometr sześcienny. Analiza dokumentów wykazała niższą skuteczność urządzeń odpylających od zakładanej we wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów oraz określonej w wyżej wymienionej decyzji starosty lubartowskiego. Jakość stosowanego paliwa w zakresie zawartości popiołu nie spełnia warunków zapisów pozwolenia starosty lubartowskiego. W 2022 roku spółka nie wykonywała pomiarów wielkości emisji substancji do powietrza z instalacji ciepłowni z częstotliwością wymaganą przepisami prawa. Czytamy w piśmie lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Po kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie podjął następujące działania. Wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące prezesa zarządu do dotrzymywania warunków pozwolenia starosty lubartowskiego na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów z instalacji ciepłowni oraz wykonywania okresowych pomiary emisji substancji do powietrza z wymaganą przepisami prawa częstotliwością oraz wykonywania okresowych pomiarów emisji substancji do powietrza z wymaganą przepisami prawa częstotliwością. Zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia PEC spółce ZO w Lubartowie kary biegnącej za przekroczenie dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. Zastosowano również sankcje w postaci mandatu karnego. O stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowościach poinformowano również starostę lubartowskiego. Każda ciepłownia zobowiązana jest do przestrzegania limitów emisyjności. Ma to na celu zapewnienie jak najmniejszego zanieczyszczenia środowiska, a także zapewnienie czystego powietrza, którym oddychają okoliczni mieszkańcy. Nieco odmiennie jest w Lubartowie. Tutejszy PEC, nie zważając na nasze zdrowie, przekracza owe limity i to o blisko 1/4 dopuszczalnej emisyjności, dzięki czemu mamy powietrze zanieczyszczone szkodliwymi dla naszego zdrowia substancjami, a brud z komina PEC-u widać gołym okiem, na przykład na samochodach. Miejmy nadzieję, że kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska spowoduje, że w przyszłości taka sytuacja się nie powtórzy. Na szczęście teraz sezon grzewczy się zakończył i spokojnie możemy oddychać, a co będzie jesienią? Będziemy to obserwować.
Kanał S, Angelika Karasek. W miniony wtorek 30 maja obchodziliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej okazji w sali rycerskiej Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie z rodzinami, które postanowiły zaopiekować się potrzebującymi domu dziećmi, tym samym tworząc rodzinę zastępczą. Szczegóły w poniższej informacji. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego uchwalony został w 2006 roku, by rozwijać i popularyzować rodzicielstwo zastępcze w Polsce. Rodziny zastępcze wychowują i reprezentują dzieci, których rodzice nie chcą lub z różnych przyczyn, takich jak choroby, więzienie czy uzależnienie, nie mogą się nimi zająć. 30 maja był okazją do spotkania rodzin zastępczych z naszego powiatu. Dziękujemy za to, że tworzycie kochające domy dla dzieci, które nie miały szansy na szczęśliwe dzieciństwo i wychowywanie się z rodzicami biologicznymi. Dziękujemy za to, że dzielnie stawiacie czoła trudom dnia codziennego, że dzięki Wam dzieci znajdują spokój i poczucie bezpieczeństwa. Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań dla tych, którzy tworzą rodzinę zastępczą. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tutaj w sali rycerskiej możemy się z Państwem spotkać i Państwu podziękować za ten trud wychowania, ale również podziękować za tą miłość, którą Państwo otaczają dzieci. Zapotrzebowanie na rodzicielstwo zastępcze w powiecie lubartowskim jest stale wysokie. Jeśli jesteście zainteresowani Państwo oferowaniem domu dla tych, którzy tego potrzebują, wystarczy skontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, a tam otrzymacie Państwo wszelkie informacje i szczegóły, jak można zostać rodziną zastępczą. A w dalszej części informacji powiemy między innymi o Lubartów 480. Akademia Dobrego Uczynku. Jednostka się może sprawić, że otrzyma wielką radość. Mistrzowie Polski z MKS Lubartów. Wyszło bardzo obiecująco, bardzo fajnie, bardzo przyszłościowo. W ostatnim czasie w lubartowskim szpitalu zawieszone zostało działanie jednego z oddziałów. Szczegóły w poniższym materiale. Na stronie internetowej lubartowskiego szpitala pojawił się następujący komunikat. Decyzją wojewody lubelskiego zawieszono działalność leczniczą oddziału chirurgii ogólnej, bariatrycznej i endokrynologicznej w SPZOS w Lubartowie w terminie od 1 czerwca 2023 do 31 sierpnia 2023. W związku z powyższym prosimy o kierowanie się do szpitali wymienionych w załączeniu. Lubartowski szpital odsyła m.in. do szpitali w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie czy Parczewie. Na co dzień pomagają innym. Mówią o potrzebujących, żeby zebrać artykuły czy pieniądze na rzecz osoby potrzebującej. Ale ten dzień, 29 maja, był ich świętem. Mowa o wolontariuszach oraz wszystkich osobach niosących pomoc. W miniony poniedziałek w Szkole Podstawowej w Firleju odbyła się Akademia Dobrego Uczynku, podczas której złożono ukłon w stronę wszystkich niosących pomoc, ale też była to okazja do nauki najmłodszych, dlaczego tak ważne jest niesienie pomocy innym. Akademia Dobrego Uczynku rozpoczęła się od zabawnej inscenizacji. Rzepka Jana Brzechwy była sposobem na wyjaśnienie w praktyce, dlaczego warto pomagać innym, ale też jak dużo możemy zrobić, kiedy razem tę pomoc niesiemy. Ja tylko dodam ze swojej strony, to co już pewnie wszyscy wiecie, gdy się połączy razem siły, o wiele więcej zrobić możecie, więc gdy sam rady dać nie możesz, zaproś przyjaciół do pomocy, więc osiągnij ten co z innymi i wspólnie pracujemy się jednoczy. Akademia Dobrego Uczynku była okazją do podsumowania wszystkich akcji charytatywnych organizowanych przez Szkolny Wolontariat Pomoc na Dłoń i Szkolne Koło PCK. Podczas wydarzenia obecni byli goście specjalni. Ojciec dr Filip Buczyński, założyciel hospicjum imienia Małego Księcia w Lublinie, inicjatorka ogólnopolskiej akcji charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, dziennikarka Polskiego Radia Lublin Ewa Dados, pan Jerzy Zbiciak, kierownik hospicjum Świętej Anny w Lubartowie. Czy pani Anna Budzyńska z PCK w Lubartowie? To takie piękne spotkanie, w tak piękną pogodę,
kiedy na niebie świeci słońce, kiedy wy się tak pięknie uśmiechacie i wiemy, że przybyliśmy, to tak się składa, że dziś przyjechałam wraz z ojcem Filipem Budzińskim, który pewnie za chwilę zostanie powołany na tę pracę, że przybyliśmy do miejsca, gdzie piją gorące serca. I zatem najpierw, zanim pewnie powiem dwa słowa o PTPZ-cie, jak mówią młodzi, czy o domu z dziecią przetrwaliśmy, czy po prostu o tym, że wystarczy patrzeć w serce, żeby dostrzec drugiego człowieka. Jak to było? Czy jest duży, czy malutki, czy gagatek, czy jest wielki? Po prostu dostrzec drugiego człowieka. Jeszcze raz dziękuję wszystkim wolontariuszy, bo dzieciom przeprosimy. Pozdrawiam i ściskam tak ogromnie, bo znamy się tylko ze słyszenia, ale łączy nas jedno. Po prostu gorące serduszko, prawda? I to słońce uśmiechnięte na niebie. Także jako kawaler tego uśmiechu chcę prosić, abyście się codziennie, przynajmniej raz dziennie, jak nie 3 razy dziennie, albo 300 razy dziennie uśmiechali. Uśmiechali do ptaka, który w grunie i trzepoce z krzepłami. Uśmiechali do kogoś, kto jest bardzo smutny i ten wasz uśmiech może sprawić, że otrzyma wielką radość na ten nadchodzący dzień. Nie dotykamy pieniędzy, ponieważ prawdziwa miłość nie przekłada się na pieniądze. Panie dyrektorze, właśnie jesteśmy po uroczystym apelu. Tutaj zarówno młodzież, jak i dzieci, uczniowie i cała społeczność szkolna bardzo angażuje się w pomoc. W jaki sposób pomagają? Jak szkoła właśnie promuje pomaganie drugiemu człowiekowi? Nasi uczniowie już od wielu, wielu lat uczestniczą w wielu akcjach wolontariatu. Uczestniczą w różnego rodzaju zbiórkach pomocy dla osób potrzebujących. Zawsze chętnie uczestniczą w tych akcjach i pomagają innym ludziom. A dzisiaj było takie święto, gdzie mogliśmy to ich pokazać jako pomagających, bo często o tych, którzy pomagają, się mało mówi. Proszę powiedzieć o tym, co tutaj dzisiaj mógł Pan, jak i również cała społeczność szkolna zobaczyć. Na tym apelu chcieliśmy podziękować wszystkim wolontariuszom za to, że tak chętnie uczestniczą w tych akcjach, poświęcają swój wolny czas, zaangażowali się w te akcje wszystkie i w ten sposób dzięki takiej imprezie chcieliśmy podkreślić rangę tego, co robią, że ta pomoc, którą oni na co dzień świadczą, jest naprawdę bardzo potrzeba dla wszystkich ludzi, którzy potrzebują takiej pomocy i myślę, że to na przyszłość będzie dla nich takim drogowskazem, żeby nadal kontynuować tą szczytną akcję pomocy innym ludziom. No i świetnym przykładem jest też to, że kontynuują to później, bo mamy tutaj absolwentów. Tak, podczas dzisiejszego apelu również byli obecni absolwenci naszej szkoły, którzy ukończyli szkołę podstawową. Są w tej chwili w szkołach ponadpodstawowych, ale nadal uczestniczą we wszelkiego rodzaju akcjach pomocy ludziom, którzy tego potrzebują. Włączają się w te akcje, chętnie uczestniczą, także jest to u nas dobry początek, a później jest to kontynuowane później w innych szkołach. No i warto zaznaczyć, że rangę tego dzisiejszego święta bardzo podnieśli goście, którzy do nas przyjechali. Tak, chciałem podziękować wszystkim gościom, którzy dzisiaj byli. Pani Ewie Dados, która rozpoczęła akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, ale również i dyrektorom czy kierownikom hospicjum, zarówno Małego Księcia, jak i Świętej Anny, którzy powiedzieli, jaki jest cel tego działania, w jaki sposób nasi uczniowie mogą pomóc tym osobom, które tej pomocy potrzebują, na co te pieniążki czy te środki, które były zebrane, są przeznaczane i że oni również chcieli podkreślić, że ta działalność naszych wolontariuszy jest dla nich również bardzo ważna i pomocna. Po Akademii odbyły się pokazy udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas 1-3 i przedszkolaków. Pokazy poprowadzili wolontariusze z lubartowskiego oddziału PCK. 28 maja lubartowscy policjanci zatrzymali 34-latkę, która w terenie zabudowanym przekroczyła dozwoloną prędkość o
47 km na godzinę i nie zatrzymała się do kontroli drogowej. Kobieta miała blisko 3 promile alkoholu w organizmie. 28 maja policjanci z ruchu drogowego Lubartowskiej Komendy prowadzili pomiar, statyczny pomiar prędkości w Lubartowie na ulicy Wojska Polskiego. Jeden z funkcjonariuszy podczas wykonywania pomiaru zauważył samochód marki Volkswagen Polo, który poruszał się z widoczną większą prędkością niż tam jest dozwolona, czyli 50 km na godzinę. Przystąpił do pomiaru. Kierująca tym samochodem miała na tej 50, na tym ograniczeniu prędkości do 50, 97 km na godzinę. Funkcjonariusz ten przystąpił do zatrzymania samochodu. Tutaj niestety kierująca kontynuowała jazdę dalej. Nieopodal po tym zdarzeniu została zatrzymana do kontroli. Jak okazało się już w trakcie tutaj podejścia policjantów do tej kierującej, znajdowała się ona pod widocznym działaniem alkoholu. Policjanci przystąpili do badania stanu trzeźwości. No, okazało się, że kobieta, ta 34-letnia mieszkanka gminy Czemierniki, ma w organizmie blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Samochód został odholowany na policyjny parking. Kierującej zatrzymane zostały uprawnienia do kierowania pojazdami. No, zostały z nią wykonane wszystkie czynności procesowe. No, ta 34-latka w najbliższym czasie odpowie za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości. Ponadto za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli, no, a także za przekroczenie dozwolonej prędkości. Za powyższe grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Jeżeli chodzi o kierowanie, wysoka grzywna, a także sądowy zakaz kierowania pojazdami. Jak doskonale wiemy, policjanci stoją na straży prawa, ale też niosą pomoc, kiedy tylko jest taka potrzeba. Tym razem wsparcia potrzebuje syn jednego z policjantów, 10-letni Kacper, który walczy z nowotworem kręgosłupa. Zachęcamy również Państwa do włączenia się w tę akcję. Na stronie internetowej Lubartowskiej Komendy, a także w mediach społecznościowych udostępniony został post pomocy, dla komunikat pomocy dla 10-letniego chłopca imieniem Kacper. Jest to synek policjanta z Hrubieszowskiej Komendy. Niestety, ale dziecko w ostatnim czasie zachorowało na poważną chorobę. Tutaj prosimy o udostępnianie tego komunikatu, jeżeli jest taka możliwość, wsparcie, pomocy dla tego chłopca. Tak jak już powiedziałam, informacje znajdują się na stronie internetowej naszej komendy, a także w mediach społecznościowych naszej komendy lubartowskiej oraz Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie. Kolejnych 5 medali z Mistrzostw Polski MMA 2023 to triumfy, jakie zdobyli zawodnicy MKS Lubartów. Warto zaznaczyć, że część z zawodników debiutowała na tak prestiżowych zawodach. Szczegóły przedstawi prezes klubu Jakub Adamczyk. 27 maja ruszyliśmy na Mistrzostwa MMA Polska 7 edycję. Odbyły się tym razem w Grodzisku Mazowieckim. Wystawiliśmy 9 zawodników, z czego aż 7 debiutantów z sekcji MMA Junior, również sekcji MMA Intro, którą prowadzi sam Krystian Olszta. Także też debiuty tych młodych chłopaków, jego podopiecznych, też duży stres dla samego Krystiana. Jak się pokażą, jakie wyniki, jak to będzie wyglądało. Wyszło bardzo obiecująco, bardzo fajnie, bardzo przyszłościowo. Udało się zdobyć 5 medali, tak jak wspominaliśmy. Sam Krystian pokazał klasę, 3 walki, 3 wygrane, pewne złoto, jeżeli chodzi o kategorię juniorską. Jeżeli chodzi o Wiktora Szeroluka, to akurat mój podopieczny, również 2 walki, 2 wygrane, więc tutaj fajnie. Wiktor się pokazał w dobrym stylu w kadetach. Gdzieś powoli zaczynają wchodzić w ten świat MMA, dlatego jestem dumny, ponieważ do tego momentu samo jiu-jitsu chodziło. Wchodzimy w MMA, debiutantów 3 zdobyło medal, więc jestem dumny z tego, jeżeli chodzi o to. Medal również dołożyła Martyna Kozłowska, brąz, Olek Trąbka, brąz i Konrad Ogórek, srebro, więc jak najbardziej te zawody były udane. A jeżeli chodzi o prestiż zawodów, jak najbardziej, jest to jedna z prężnie działających stowarzyszeń, jeżeli chodzi o amatorskie MMA w Polsce. Ściśle współpracują z KSW, czyli jedną największą federacją MMA w całej Europie. Czyli jak widzimy, ci nowi zawodnicy wchodzą z takim mocnym tupnięciem na wszelkie zawody.
Tak, i z tego chyba największa taka duma. Gdzieś tam, jeżeli chodzi o występy naszych zawodników na różnych zawodach, no to zawsze gdzieś staraliśmy się ten wysoki pułap trzymać, ten poziom pokazywać. No i wchodzi taka zwana nowa generacja, tak? Już część zawodników przechodzi na następne etapy rozwojowe. Tak jak wspominałem, przechodzą gdzieś tam z walki grapplingowej już czysto w MMA. To cieszy, mam nadzieję, że będzie to szło w takim kierunku. Mam nadzieję, że ta młodzież w dzisiejszych czasach również jeszcze pokaże ten charakter i będzie to szło w bardzo dobrym kierunku. A jak zapowiada się sezon letni? Czy w tym sezonie też są zawody? Czy to jest czas odpoczynku, no bo uczniowie będą mieli wakacje? Czy zawodnicy też będą mieli te wakacje? My, jeżeli chodzi o nasz klub, nie odpoczywamy, pracujemy. Dzień w dzień będą odbywały się treningi. Wiadomo, gdzieś tam grafik, jeżeli chodzi o różne zajęcia u nas w klubie, zostanie lekko uściślony, ale jeżeli chodzi o sztuki walki, no to tutaj to jest nasz priorytet, więc dzień w dzień treningi będą się odbywać. Na pewno zrobimy obustacjonarne dla naszych zawodników, którzy będą minimum te dwa razy dziennie trenować, więc jeżeli ktoś chce się rozwijać, to na pewno z tego skorzysta, tak. A jeśli chodzi o zawody, ci, którzy zdobyli teraz medale, ci, którzy zostali wystawieni na tych zawodach, ale też inni zawodnicy, czy też będą mieli w najbliższym czasie szansę do pokazania się? Tak, jak najbardziej. Jeszcze w okresie czerwiec-lipiec będziemy startować na około 3, maksymalnie 4 zawodach, więc tutaj jak najbardziej będą mieli opcję do pokazania się. Sierpień będzie dosyć przejściowy, mocno treningowy, no i od września od nowa, że tak ujmę. W miniony poniedziałek 29 maja nasze miasto obchodziło swoje 480 urodziny. To dopiero piękny wiek, prawda? Dlatego też należy się piękny i wyjątkowy prezent dla naszego Lubartowa. Przypominamy, że do 15 czerwca Miejska Biblioteka Publiczna w Lubartowie przyjmuje Państwa prace, w których mogą Państwo opisać, jaki był dla Państwa ten dzień, co tego dnia robiliście, jak go spędziliście, a może wydarzyło się w tym dniu coś szczególnego? Zachęcamy do przesyłania swoich opowieści lub też przynoszenia ich osobiście do biblioteki. Miejska Biblioteka Publiczna wychodzi z bardzo ciekawą inicjatywą z okazji urodzin miasta, jubileuszu miasta. Proszę powiedzieć, na czym właśnie ta inicjatywa będzie polegać? Jak każde urodziny, potrzeba jakoś udokumentować. Zwykle na urodzinach, jak robimy sobie rodzinne, to robimy zdjęcia. Tu też na pewno zdjęć będzie bardzo dużo, ale my jako biblioteka staramy się, żeby wszystko było spisane albo miało związane coś ze słowem pisanym lub książkowym. W związku z tym zaproponowaliśmy, że stworzymy Księgę Lubartowa w tym dniu, w którym obchodzi urodziny. Zatem 29 maja zapraszamy 480 osób, bo chcielibyśmy, żeby było zgodnie z liczbą, do napisania krótkich, dłuższych form tekstowych na temat, jak wyglądał ten dzień. Potem postaramy się złożyć to w jedną książkę, która będzie nazywała się 480 opowieści na 480-lecie miasta Lubartowa. Żeby to były proste opowieści, czy to będzie od dzieci, że poszły do przedszkola i dzisiaj bawiły się na przykład w chowanego, czy to będzie od dorosłych, że dzisiaj byłem na targu, kupiłem marchewkę za 12 zł, a rok temu kupowałem za 6 i to będzie pamiątka. Czy to będzie od lekarki, która powie, że dzisiaj przyszło 32 osoby, które miały grypę akurat tego dnia. Zbierzmy taką informację, zapiszmy. My stworzymy z tego książkę, która będzie miała numer ISBN, czyli zarejestrowana w ogólnej sieci i będzie ona do wypożyczenia u nas w bibliotece. Jeśli potem będą chętni albo znajdziemy fundusze, to postaramy się tę książkę wydać w większej ilości. Ale myślimy, że to będzie bardzo ciekawy obraz tekstowy tych urodzin. No to będzie naprawdę wyjątkowy prezent dla naszego Lubartowa. A teraz od takiej strony czysto technicznej, w jaki sposób można wziąć w tym udział? Czy trzeba się zapisać? Czy trzeba się tutaj do Państwa zgłosić? W jakich godzinach będzie można przyjść i pisać te opowieści? Zapisać się można. Aczkolwiek jesteśmy świadomi, że będą takie osoby, które zapisywać się nie lubią nigdzie i chętnie przyniosą potem. Zatem od 30 maja do 15 czerwca zapraszamy każdego, kto chce przynieść do nas w formie tekstowej. Najlepiej jakby to było nie w formie napisanej na kartce, chociaż takie też przyjmiemy. Najlepiej jak byłoby w formie elektronicznej, gdzieś tam przesłane mailem na adres mailowy biblioteki, ale może przyjmujemy tak samo, wiadomo, od osób starszych albo osób takich, które mają trudności na komputerze, napisane na kartce do 15 czerwca. My to potem przepiszemy,
Forma jest taka, żeby no było to przynajmniej jeden, dwa akapity minimum, a maksimum to dwie strony formatu A4. Już nie będę podawał w znakach, bo to nie wszyscy tak jakby wiedzą, ile znaków jest na stronie. I takie swobodne opisy. My to zredagujemy i potem potwierdzimy jeszcze przed wydrukiem, wydaniem, jak to wygląda. Czyli nie trzeba nawet przychodzić, można w domu, w swoim zaciszu, w komfortowym miejscu siąść, napisać to, jak się ten dzień spędziło i przysłać do Państwa i czekać na informację, czy może się akurat pojawi. Dokładnie. Może być to tego samego dnia, czyli na bieżąco można napisać i wysłać, bo można, młodsi mogą to zrobić z komórki i wysłać od razu bezpośrednio. Przyjmujemy też na Messengerze, na profilach czy instagramowym, czy facebookowym. Natomiast pozostałe osoby mogą to przysłać później, aby do 15 czerwca, bo chcielibyśmy 16 czerwca czy 17 po świętach siąść, zebrać to razem i już wiedzieć, ile mamy, ile nam brakuje. Także zapraszamy wszystkich. Gdy będzie więcej niż 480, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno zaprosiłem do tworzenia tej księgi też paru naszych tutaj lubartowskich grafików. Także będą też obrazki. Pani Ewa Miduk mówi, że ona wierszem też napisze. Także zapraszamy, bo może być to wierszowane tak samo opowieści. Także zapraszamy różne formy. Wiem, że któryś tu z seniorów szaradą chciał stworzyć. To będzie bardzo ciekawe, aż jestem tak trochę zaskoczony, także zobaczymy, to może być ciekawa księga urodzinowa. Opowieść z 29 maja, dnia urodzin Lubartowa, można dostarczać od 30 maja do 15 czerwca zarówno osobiście, jak i drogą elektroniczną, na przykład na adres mailowy lubi36@biblioteka.umlubartów.pl czy przez wiadomość facebookową na fanpage'u biblioteki. Zachęcamy Państwa do udziału w tym przedsięwzięciu. A jeśli chcą Państwo nieco dłużej świętować urodziny Lubartowa, to jest ku temu specjalna możliwość. Grupa reporterska Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie przygotowała wirtualną wystawę fotografii pod tytułem Lubartów 480. Na 250 zdjęciach można zobaczyć nasze miasto w wielu odsłonach. Wystawa przedstawia Lubartów o różnych porach roku w jego najpiękniejszych zakątkach i tych trochę mniej pięknych. Młodzi fotograficy z PMDK, podopieczni pani Urszuli Bednarczyk, starali się sfotografować nie tylko najpopularniejsze i reprezentacyjne miejsca, ale także przejść bocznymi uliczkami, zajrzeć na tereny sportowe, osiedla, skonfrontować ze sobą stare i nowe obiekty. Zobaczcie sami! Całą wystawę mogą Państwo obejrzeć na stronie Domu Kultury www.pmdk.lubartów.pl w zakładce Fotogaleria. 26 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubartowie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy poświęconej miastom partnerskim. Szczegóły w poniższym materiale. Wystawa jest zbiorem zdjęć przedstawiających miasta partnerskie wraz z ich historią. Ponadto w gablotach znajdują się książki mówiące o kulturze Litwy, Ukrainy i Węgier. W otwarciu wystawy uczestniczyli członkowie delegacji miast partnerskich, którzy przyjechali na obchody jubileuszu Lubartowa. Przyjechał też honorowy konsul Republiki Węgierskiej w Lublinie Artur Sienkiewicz. Znaczna część emerytów czy rencistów podejmuje pracę, aby dorobić do swojego domowego budżetu. W ostatnim czasie będą mogli bezpiecznie dorobić więcej niż dotychczas. Dlaczego? Zarówno niższy, jak i wyższy bezpieczny próg zarobków zwiększa się, o czym informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 czerwca zmieniają się kwoty limitów dla dorabiających do swojego świadczenia rencistów i wcześniejszych emerytów. Kwoty zmieniają się 4 razy w roku – w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. Są dwa rodzaje limitów – tzw. limit dolny wynoszący 70% przeciętnego wynagrodzenia
Od 1 czerwca będzie to kwota 4987 zł, czyli mamy tutaj wzrost o 273 zł. Osoby, które dorabiają i osiągają przychód do tej kwoty, nie mają z tego powodu żadnych konsekwencji, ich świadczenie wypłacane jest w pełnej wysokości. Natomiast górny limit wzrośnie do 9261,60 zł, czyli wzrośnie aż o 508 zł. I jeśli przekroczymy przychodem tą górną granicę, wtedy ZUS będzie musiał nam to świadczenie wstrzymać. Nieco innej sytuacji są osoby, które przekroczą dolny limit, ale nie przekroczą górnego. Wtedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszy wysokość wypłacanego świadczenia, ale nie więcej niż o tak zwaną kwotę minimalnego zmniejszenia, wynoszącą w przypadku emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 794 zł, a w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy 595 zł. Rodzinna majówka. Pod taką nazwą 30 maja odbyło się spotkanie wychowanków, rodziców i nauczycieli Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie. Tego dnia można było zobaczyć także małych artystów w premierowym musicalu Morskie Opowieści oraz tancerzy w wykonaniu oryginalnych choreografii. Już za moment rozpocznie się majówka z PMDK. Proszę powiedzieć, co zobaczymy na scenie dzisiejszego popołudnia? Dzisiaj będzie miała miejsce premiera musicalu, takiego przedstawienia muzycznego Morskie Opowieści. Zrobiłam ten spektakl z dwiema moimi najstarszymi grupami. No, pracowaliśmy nad nim już, muszę powiedzieć, od września, także myślę, że spore przedsięwzięcie. Jesteśmy bardzo tym podekscytowani przedstawieniem, ale to będzie tylko jeden z kilku punktów dzisiejszej imprezy. Jest to rodzinna majówka, więc gościmy tutaj rodziców, całe rodziny, rodziców naszych dzieci, naszych wychowanków. Po musicalu będzie też koncert. Podobno mają występować rodzice z dziećmi, także już też się nie możemy doczekać. Natomiast po tym koncercie przenosimy się w nasz plener, tuż obok PMDK-u. Będziemy się bawić po prostu na dworze. Nasza pani Jola porwie nas do tańca. Myślę, że pan Piotr nam coś pięknego zagra na gitarze. Będzie wata cukrowa. Myślę, że będzie wesoło. Będzie to taki nasz dzień dziecka. Proszę powiedzieć, jaki jest cel, bo już widać, że uśmiechy na twarzach dzieciaków goszczą, ale w jakim celu spotykają się zarówno rodzice, nauczyciele, jak i dzieciaki? No myślę, że integracja. Integracja to może takie bardzo popularne słowo, ale to jest bardzo ważne, żeby się integrować, żeby się poznawać, bo nie zawsze na to mamy okazję, nie zawsze na to w szatni jest czas, żeby się dobrze poznać, żeby porozmawiać o planach choćby na wakacje. O życiu codziennym. Integracja, integrujemy się. Z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca dzieci przygotowały specjalny program artystyczny dedykowany rodzicom. Podopieczni pani Dominiki Kłębukowskiej-Wąchockiej z pracowni muzycznej wystawili przygotowywany od początku roku szkolnego musical Morskie Opowieści. Wytężoną pracę 21 małych muzyków, którzy wspaniale poradzili sobie nie tylko ze śpiewem i grą na instrumentach, ale także z zadaniami aktorskimi w pięknej oprawie wizualnej, publiczność nagrodziła gromkimi owacjami. Po musicalu znakomicie zaprezentowały się zespoły taneczne pracujące pod kierunkiem pani Jolanty Grabowskiej, Passe, Relewę i Relewę 2 oraz solistka Zuzanna Gruda. Następnie na scenie pojawili się reprezentanci rodziców. Absolwentka PMDK, wokalistka pani Anna Furtak-Filip zaśpiewała razem z synem Szymonem, który tak jak kiedyś mama uczęszcza dziś do PMDK na zajęcia teatralne. Z okazji Dnia Dziecka Rada Rodziców PMDK reprezentowana przez panią Adriannę Sawczuk-Dejko i panią Magdalenę Wyrobek przekazała dzieciom na scenie życzenia i słodkie upominki. A teraz zapraszam Państwa na prognozę pogody na nadchodzący tydzień. 2 czerwca na termometrach będzie 18 stopni Celsjusza, ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali, wiatr będzie wiał z prędkością 25 km na godzinę, ale tego dnia będzie deszczowo, jednak możliwe są przejaśnienia. Prawie bezchmurnie będzie natomiast w sobotę. 17 kresek na termometrach, 1024 hektopaskale i 11 km na godzinę, bo z taką prędkością będzie wiał tego dnia wiatr. Zachmurzenie małe będzie w niedzielę. Termometry wskażą 20 kresek powyżej zera, ciśnienie minimalnie zmaleje do 1021 hektopaskali, wiatr słaby 14 km na godzinę.
Nowy tydzień rozpoczniemy bardzo słonecznie, bo w poniedziałek będzie prawie bezchmurnie. Termometry wskażą 22 kreski powyżej zera, ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskale. Bardzo podobnie będzie we wtorek. Też będą 22 kreski na termometrach, też będzie słonecznie, ale niebo może być delikatnie zachmurzone. Ciśnienie też prawie takie samo, 1021 hektopaskali. Zachmurzenie umiarkowane, czyli już nieco więcej chmur na niebie pojawi się w środę, 7 czerwca. Będzie tego dnia też cieplej, 23 stopnie Celsjusza, a ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Deszcz wróci do nas 8 czerwca w czwartek. 22 kreski na termometrach będzie tego dnia, a barometry pokażą 1014 hektopaskali. Prognoza pogody przygotowywana jest we współpracy z portalem twojapogoda.pl. To już są wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Być może dzieje się coś w Państwa okolicy, co warto opublikować w naszej telewizji, dlatego zachęcam Państwa do kontaktu z naszą redakcją pod adresem redakcja@kanales.pl lub telefonicznie pod numerem 605-331-126. Wszystkie nasze informacje znajdą Państwo też na naszej stronie internetowej www.kanales.pl. Zachęcam też do odwiedzania naszego Facebooka kanał S Lubartów i naszego kanału na YouTubie kanał S TV. Dziękuję Państwu uprzejmie za uwagę, życzę miłego, dobrze spędzonego tygodnia. Do zobaczenia.